Panie, to nie odnosi się do Polski. Nie, z punktu widzenia politycznego jest to dla nas sam raz akurat. On właśnie wali w ten natłok informacji, w to obłubianie ludzi na świecie. To tak wygląda, jakby Rzeszów, kurczę, Pieczony gdzieś leżał, tak jak wiem, pracował. Ma 6 programów telewizyjnych. 2 austriackie, 2 węgierskie, 2 słowackie, 1 czeski. I rosyjski. 7 nawet. I rosyjski. Tak, i rosyjski. Właśnie 8 programów. To tutaj wygląda, że Rzeszów, mu, kurczę, ma taki nadmiar, a on pisze paradoksalnie głód informacji. A on szuka wszędzie możliwe. Nawet gazety w plenerze ma zawiązane, tak. Zawiązane na sznurku. Nie? Gazety, tam staje. Następny film Wypracowanie. Wypracowanie. To jest film z takiej serii takich dziecięcych pytań. Coś jest fajnego w tym człowieku, którego coś go wkurza. I ona to o tym robi film po prostu. Co innego widzisz, co innego słyszysz, to jest z tej serii, prawda? Nie no, coś go boli, wkurza go, że jest zimno. Potem ma za złe służbie zdrowia, robi o tym film. Coś postawa jest wspaniała tego faceta. Nie, on rzeczywiście, bo wiemy, jak to było w zimie, kłopotliwe z nami. Są takie dwa filmy, ten zimowisko, to zimę się odbija tutaj wyraźnie. Cały ten zeszły rok. Jest pytanie, co jest z węglem? Co jest z węglem? Ale dobrze, on nie musi mówić słusznych tam test, nie mówi w tym swoim filmie. On to go boli i robi o tym film. Nie musi mieć racji na tym, co tam było. No bo on nie ma racji. Tak prawdę mówiąc, to nie ma racji w tym filmie. Bo to nie chodzi o to, czy tego węgla jest za mało wydobywanego, tylko jak ten węgiel gospodarzymy. Jemu chodzi o to, że jemu jest tak, ale co jego, jako małego człowieka, obchodzi, w jaki sposób się gospodaruje? On jako górnik nie ma węgla. I dzieciak mu marznie. Dzieciak mu marznie, a za oknem widzi eksport. Jest to paradoksalna dla niego sytuacja. I uważam, że należy jego zrozumieć i jest to naprawdę temat, jeden z najlepszych publicystycznych tematów dla mnie, jaki tutaj mi się ukazał. Nie, ale on tutaj dokonuje takiej swoistej, prywatnej analizy, co się z węglem dzieje. I dochodzi do wniosku, że eksportuje. No, oczami dziecka, on jako autor. Jak on tak widzi, a mieszka przy tej linii kolejowej. Ale no. Nawet najbardziej banalnej analizie okazuje się, że to raptem tylko te 30%, czy nawet mniej, 25% mniej, eksportujemy, a resztę ma poprawimy. 35 milionów ton w zeszłym roku. Co to jest? No to jest, no tak, ale nasza gospodarka i nasze maszyneria i elektrociepłownie są takimi pożeraczami, że to jest sprawa dla dominantów, dla technologów. Za którą stawiasz błędna. No. Twierdzę, że ta teza jest błędna. No ja aczkolwiek fakt jest... Ja myślę, że z jego punktu widzenia to nie jest taka błędna. Za bardzo. Także w każdym razie mi się wydaje, że ten film ma szansę. To znaczy nie jest błędna z takiego punktu widzenia, jak jest wyglądania przez okno. Patrzy przez okno i widzi, aha, tam węgiel jedzie, a tutaj ja nie mam węgla. Z tego punktu widzenia to jest. No dobrze, bo to jest że swoją prostą. No dobrze, ale dzieciak umarł. I czemu teraz obchodzi wielka filozofia? Że nasz przemysł i gospodarka i fabryki zużywają dwa razy węgla równo za dużo, bo na zachodzie, gdzie muszą importować węgiel, na pewno dbają bardziej o to, żeby takim to nie poszerało. Człowiek też tam to posługuje się takimi prostymi chwytami, jak wysyła dziecko z kubełkiem na piwnicy i wraca bez węgla, prawda? To jest to taki, powiedziałbym, banalny. Oczywiście jest to szalenie. To wszystko, co jest bardzo naiwne jest to amator... w inscenizacji, jest to w robocie, w inscenizacji jest to dość naiwne wszystko. Tak. Ale ma do tego prawo. Tak, ale no niestety... Tak samo jak amator... naiwny umowny jest Bagrentore, to przecież. Tak, mam w środku amator. Naiwne, a konsekwentnie naiwne. Tak. On jest trochę, wiesz, jak ten Nikifo, wiesz, w twórczości filmowej, on mi przypomina tego wielkiego malarza Nikifo. Coś gorzej o tym który jest tak ceniony na rynku zagranicznym. I dlatego pewne niewątpliwe zalety z tych wszystkich trzech jego filmów, jest to oprócz tego papieru może toaletowego, ale... To jest takim skrótem takim. Ten papier toaletowy. No niestety, ja piszę tę czwórkę twardo, pokażmy go. Ja oczywiście jestem za tym, żeby pokazać. Oczywiście. To był skandal, gdybyśmy się odważyli go nie pokazać. Jeżeli on na normalnym kursach, nie o naszym profilu publicystycznym, zrozumiałem. To doścignie, bo właśnie... No bo postawa nowej kuchy jest wspaniała. Ja podejrzewam, że wiele emocji, czy powiedzmy aplauzu może na sali wzbudzić ta mapa z tymi wydarkami, które jeżdżą za granicę. I to jest jakiś tam znaczący moment w tym filmie. Aczkolwiek on jest nieprawdziwy.
To trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdzie ten ale węgiel... świadomości potocznej tak to tak, funkcjonuje. Gdzie ten węgiel do Związku Radzieckiego idzie? I na górę też to, do portu. A na górę tak, ale gdzie? Do Związku Radzieckiego? Węgiel zamienny do NRD? A tam, nie. Brunatny, to tak, energia elektryczna idzie na zachód. Nie, przecież ta linia od morza w dół i potem... I te pociągi wyjeżdżają z górę, trochę przesuwają. Jest to sędzie wczynki. Co? Jest to takie w świadomości potocznej, ale nie można tego sankcjonować, a on to sankcjonował. I to dlatego wzbudza może tutaj miał, sensację. Tutaj miał, to trochę przeholował, zdaje się. Przeholował, myślę. Ale puśćmy. Ale mam prawo usłyszeć takiego. Tak uważam. Mhm. Następny film to było o... Lecimy się za darmo. Tak, o tym długa historia o lekarzu. Tu jest problem techniczny, czy to można, czy to będzie w ogóle pokazane w taki sposób, że można, że była ciągła projekcja. Bez względu na to, czy będzie, to ja tu mam wiele takich niejasności. On tam miesza kilka tematów. Łapówkarstwo, ZUS-y, wcześniejsze emerytury, deprecjonowanie zawodu lekarskiego. No kilka wątków tam się miesza i w końcu jednak głupiejemy, bo kilka puent jest, prawda, przez umiejętne chorowanie do renty. Coś tam, PZU zawsze cię uratuje. To jest taki puent. Za dużo tego. Nie mówiąc o tym, że ta muzyka chyba nie pasowała w miejscu. To był ten Strauss z tym... Radzieckiego. Nie, nie ma żadnego. Tam było dużo wątków. Tam było dużo wątków i to przechodziło. Nie, ten marsz rzeczywiście to był taki kontrapunkt, ale już... A przy pompowaniu tam... Przy ciśnieniu, radość życia taka była. Hmm. Marsz gladiatorów. No. Nie, nie, to właśnie był marsz Radeckiego, chyba od Wiacki. Tak, ten marsz tego... Radeckiego. Radeckiego. A w sumie problem jest zbyt ważny, żeby go żartować, żeby się tak wywolnie po nim ślizgać. No, ale to przecież Molière robił takie rzeczy antylekarskie. Tak, ale to lekarz to wychodzi z sali operacyjnej, gdzie mu pacjent zszedł, prawda, i uśmiecha się, no to ma się tutaj policzyć. Ale to jest wszystko umowne, to jest przecież wszystko grane w taki sposób, że to widać, że to jest umowne. Rentę dostaje w ten sposób, bo na napis renta, to jest taki robienie umowne, takie właśnie kabaretu filmowego tego, no, które jest dawanie... No, przyjazny teatr. Tak, to jest znieczulica. Przyjazny znieczulica. Lecz mi się... Ja dokładnie nie wiem, bo tam były te przerywane projekcje tam... Na końcu mowa o znieczulicy. Czyjej? Tego nie wiem. Instytut? Aha, że lekarza leczą ze znieczulicy. Lekarza powiedzą, tak. No, ale w tej formie, jak mówię, takie rewanty nie ma co pokazywać tego, bo tylko będzie... A to warunkowe, jeżeli technicznie to się nadaje, to ja bym był zapuszczeniem tego. Ja również. No, ponieważ, ja też to, tak, ale... Ponieważ to, to jest naprawdę publicystyka. No, tak. Tak. To jest publicystyka, tak. Może być, powiedzmy, z wieloma pretensjami. Może być przerysowane, może być, nawet proporcje mogą być zakrane, no, ale on tak to widzi. No. Tak. I tak wiele osób to widzi, no przecież tam... Skoro on potem jeszcze zapowiada, że będzie następny film pracowany. Ten projektor by dał radę, panie Marianie, ten projektor by dał radę, to jakoś tak bezawaryjnie puścić, to mamy dało. Musimy tutaj z tym problemu na to przecięcie taśmy, z coś tam takiego. Zresztą o ile się nie odkolejmy. O papierze toaletowym. Papierze toaletowym. Sprawa. Sprawa pilna. Sprawa pilna. Chyba celny żart. Jeden z lepszych rzadko się zdarzają tak krótkie rzeczy. Krótki, celny. No, tak jest, brakuje to. Mm-hmm. I to są wszystko filmy realistyczne mimo tej swojej umowności. Przez sprawę to podejmuje. Prawdziwą sprawę pokazują w sposób taki. Wszystkie trzy filmy poruszają bardzo ważne też. Tak. To, o których mówimy codziennie albo kilka razy dziennie. Tak. To jest węgiel, gdzie na wsi to jest najważniejszy problem. I tego roku jest poprawa. Zła pozoru, służba zdrowia. Fatalna służba zdrowia. No fatalna, no dopóki nie chorujemy, to nam się ten problem nie odbija po nerach. A po to, żeby chorować, to trzeba mieć piekielne zdrowie. I ja rano i tak wstydliwa rzecz, jak brak papieru toaletowego. Co? Panowie, ja ponieważ byłem prześladowany... Dobrze, dalej Stasiu, dalej. Jestem takim kaskaderem. To skończyliśmy. Tak, dobra. To idziemy dalej, to szkoda czasu. No tak, ale... Czybyśmy ten film, teraz zastanawiam się, czybyśmy ten film omówili z papierem toaletowym. Tak, no. Nie, ale to co będzie, wiecie, dopuszczane po filmie. Który? No to nie ma co więcej mówić, no. Przed chwilą żeśmy mówili. Ja rozumiem, ale ja patrzę z punktu widzenia, bo to tego, co będzie puszczone... A ja tam nie mam krytycznych jakichś spostrzeżeń, no fajnie jest zrobione. Mówimy o tym strategii. Tak.
A, no to jest celująco zrobiona taka kwentująca. Sprawa, wprawdzie operatorkę cały czas w tych filmach i widać, że to jest amator dosyć początkujący i on się niestety, trzeba ubolewać, że nie zajmuje się w ogóle techniką robienia filmu. Bo to najważniejsza znaczy, sprawa jest. Niż dla niego jest, to jest treściowiec wybitny, a sam sposób kamerowania i obróbki szczególnie materiału to zaniedbuje. Ma to fatalnie, nawet te oryginały odwrotkowe były za miękko wywołane. Niepotrzebnie w plenerze robi to na średniej czułości albo na wysokiej czułości, bo ma za mały kontrast. Nie? Także tutaj można by mu zarzucić sporo od tej technologicznej sprawy i oświetleniowej. Kompozycja ma niewyrafinowaną, za mało zbliżeń używa i tak dalej. Ale on jest, jak mówimy, wybitnym treściowcem i tutaj takim trochę Nikiforem w filmie amatorskim. Ale ma bezsprzeczne zalety myślowe. Numer 15 na dużej liście. Ten odnośnie, jak się pisze? Na tej 20. Pan tutaj miał rację, że to był szantaż, niepotrzebny szantaż materiału. No tam. Takie nadużycie. Nadużycie. Znaczy, ten film ma zaletę jedną, że ma konkretnego adresata. To jest własne środowisko i to jest coś ważnego. A wadą jego jest ciężki komentarz, który tam posługuje się dowcipami, jakimiś takimi nie najlepszej próby. Jest przeładowany ten komentarz. Ja sobie nawet wynotowałem niektóre kancelaryzmy połączone z żargonem, które pasują tam jak kwiatek do kożucha. Na przykład mówi o pojazdach mechanicznych, gdy można mówić o samochodach. Mówi o wyboju w nawierzchni, gdy można mówić o dziurze w nawierzchni, czy w ulicy. Przysłowiowy papierek. Podnieść. Czy ktoś zna przysłowie o papierku? Więc nie można mówić o przysłowiowym papierku. Stan taki znajduje się. Jaki stan się znajduje? No po prostu jest bałagan, a nie stan taki się znajduje. Jakieś tam, inne niuanse, jeszcze inne niuanse tam nam przeszkadzają. A z drugiej strony posługuje się takim żargonem jak sfatygowane krawężniki. To wszystko, i do tego jeszcze dochodzi bardzo ciężkie argumenty o obozie zagłady. W każdym mieście ma być czysto. W każdym mieście. Nie tylko tam, gdzie będzie było obóz zagłady. Nie tylko tam. Poza tym jest to chyba przegadane i za długie. Przegadane na pewno. Ja mu daję rację, mianowicie, że jak na niedawnym sympozjum, parę dni odbywającym się dokumentalistów RWPG pod Warszawą, pokazaliśmy dokumentalny film znakomity w Kamińskiej pod tytułem Robotnice, to Czech jeden z Gotlandowa wstał redaktor i mówił, to jest straszne. To jest straszne, że taki film może powstać na skutek różnic w standardzie życia. Po prostu u nich nie można znaleźć fabryki, miejsca, gdzie by robotnice mogły być tak w ogóle sfotografowane i pokazane. Jak u nas właśnie w Kroszu. Ale wróćmy do tego. Tutaj ja właśnie mówię, że ten komentarz w pewnym sensie powinien iść w ogólniejszą, refleksyjną naturę, że jesteśmy narodem dosyć bałaganiarskim, nie lubiącym za bardzo porządkować, bo socjalizm zdemoralizował jakby, po prostu na przykład w domach. Ludzie nie chcą myć, dozorca ma wszystko zrobić. Gdzie indziej w innych krajach ludzie mają kolejki i myją korytarze tam, schody, wszystko to utrzymują. To jest inna filozofia życia, że się tak wyrażę. I tutaj ten Oświęcim, ten komentarz dla mnie, on jest w jakimś sensie mocno usytuowany, bym powiedział może ciut za mocno, ale równocześnie powinien moim zdaniem wyjść poza ten Oświęcim i zaatakować nasze jakieś wady narodowe, że jesteśmy narodem lubiącym po prostu bałagan. A ja bym w inną stronę z komentarzem poszedł, jeżeli można. No. Uciec z mentorstwa takiego zróbmy, pokażmy, tylko wskazuję, jeżeli pokazuje krawężnik, to jest zakład i dyrektorem zakładu jest ten. Pokazują sklep zbałaganiony, oto sklep WSS-u, PSS-u, a prezesem tego WSS-u, a kierownikiem sklepu jest ten i ten. A tutaj pokazują śmietnisko, o ten złom, bo tam pokazywali taką kupę, ten złom. Ten złom wywaliła ciężarówka należąca do tego przedsiębiorstwa. Konkretny adresat, konkretna sprawa jest... A nie, zróbmy my wszyscy, czyli nikt. Czyli nikt. Właśnie. I odbywa się ciepło. Że wspaniałe są tam władze miasta, że starają się. A tak, władze starają się. Widać, że się starają.
Więc właśnie, tutaj z jednej strony brak konkretnego, ja odwrotnie myślę, brak jest adresata, poprzez to, że właśnie on nie mówi o nim. Nie, że, ale że robi o tym, co dookoła jest, w tym sensie. Tak, ale brak adresata to po prostu dookoła kieruje ten film. No. I tym bardziej przy tak poważnym komentarzu nie odczytałem to jako ironię, że władze są w porządku, władze są kochane. No, to ja rozumiem, że ja asekurował, ale to odczytałem jako ironię, bo to przecież widzimy, że to właśnie widać z władzy. Zatem druga strona, jeszcze strona po prostu sama realizacyjna. Tu naprawdę ja nie widzę, że to Oświęcimy. To są tak na zbliżenia, jak pokazałem tylko fragmenty dziury, ja nie wiem, że to jest Oświęcimy. To jest oderwane z kontekstu ulicy, na to są w jednym ujęciu. Te ujęcia mógł wykonać wszędzie. Nie, no to poza tym, to nie ma znaczenia. To właśnie ta rzecz jest Oświęcim wcale. No. Tak. To jest miasteczko, które jest w ten sposób... No to wtedy nie podpieraliśmy arkeologią. No, oczywiście. No tak, oczywiście. To jest nadużycie. Jest za mało połączenia tych dziur z miastem, a szczególnie z tym obozem. Ale jest takie ujęcie jedno czy dwa na koniec. Przy czym w połączeniu z tym naszym komentarzem ten film należy pokazać właśnie jak nie narobić, nie jak nie należy robić taki film. No bezwzględnie, wydaje mi się, że plany miasta jeszcze z tą strzałką taką nachalą, która pokazuje jakieś film oświatowe, jakieś przekroje takie dziwne. No ale ponieważ filmy tej natury krytyczne niezbyt często się pojawiają u nas w ruchu amatorskim, o ile się może za mało się orientuje, ale pan się na pewno bardziej orientuje, panie Marianie, wydaje mi się, że ten film pomimo tych mankamentów powinien być pokazany jako zachęta, jako zachęta myślowa. Temat ważny, natomiast Tak, my wskazujemy tylko na po prostu jakby ułomności tego filmu. Natomiast cenne jest to, że właśnie podjął tą sprawę, oczywiście. Tylko, że za bardzo się w rękawiczkach obchodzi z miejscową władzą, która jest... No i to są takie konkretne, przecież kochany, szczegóły, które są właśnie rozmawiane. To jest przecież, ten film jest pod adresem rejonu dróg publicznych. Też. Głównie. Jednym z głównych odbiorców... Nie, będzie się na sesji Rady Narodowej tam, do tego miasta. No, między innymi. Także nie można tak oszczędzać. On w ogóle nie wymienił rejonu publicznych. On wymienił ciepło władze miasta, które rzekomo są pełne dobrej woli. Ale kurczę, przecież one nic konkretnego nie robią, żeby rzeczywiście była ta wizytówka dla gości zagranicznych, to z tym się zgadza. To jest fatalne. Oczywiście. Tak, na pewno. Sobie wyobrażam, że tam nawet jeżeli w samochodzie przywożą faceta na te główne miejsca, tam pod ścianę śmierci. Dobrze, następny film. To jednak Wiatr od morza. No. To jest takie bicie piany. Nie ma. Bicie piany o pianie. Nie ma, tak? To nie ma po prostu. Są dwa trzy ujęcia morza, nie wiem gdzie to jest. Jakoś dużo zbliżeń piany. Podrzucony węgorz. Pyskowica. To jest zanieczyszczenie miejscowe, tam jakiegoś oczyszczalni. No tak, z tego morza. Nie, zaraz. Dla mnie tutaj są dwa elementy. To jest oczyszczalnia, która funkcjonuje i tam zbiera tyle tej cholernej białej piany. I potem wyjeżdżamy nad morze i tam też, kurczę, mamy kłopoty, bo jesteśmy udziałowcami. Dorabianie już chyba ideologii do tego. No może tak, ale nie ma. I dlatego, że taki sam plan zawsze, jakieś tam fale, które dadzą i pianę. Tam są te tylko fale z pianą. I węgorz też jest źle rozegrany, bo węgorz na przykład był pokazany długo. Przykryła fala. Nie, ale długo leżący i potem dopiero fala go przykryła, bo może zrobić odwrotnie. Fala je zakryła i potem odkrywa węgorza leżącego. To zupełnie inny sposób narracji. Zgadzam się. No, przedstawimy go autorowi. Tak. Chciałbym wypowiedzieć, że główny mankament powinien użyć słowa. Nie, dlaczego miał użyć? Nie, ale po co to słowo? Znany się tym problem. Tak jak teraz, ja tym problemem to powinien dla ujaśnienia sprawy użyć słowa. No to nikt by nie wyjaśnił, gdyby to był konkretny adres albo coś. I to jest miło. Czyli nie. Wiatr od morza ma wspaniały tytuł, taki jakiś pod jakiegoś pisarza. No, że romskich mógł pan. No i dewaluacja. Także co? Nie. Teraz animacje wchodzą. Tak, dwie animacje. Zagłosowaliśmy, że zwrotny. Nie przechodzi, że nie. Że nie. Dobra, nie. Punkt zwrotny, animacja. To nie jest publicystyka pod tym względem. No, można się tu doszukiwać, że człowiek zawsze próbował koegzystować z przyrodą i wykorzystywać przyrodę dla swoich potrzeb i w pewnym oto momencie nie spostrzegł się, jak ta przyroda obróciła się przeciwko niemu. Natomiast jest to chyba doszukiwanie się bardzo
Znaczy daleko idące. Tak, no, no jest coś takiego, że po prostu przekształca człowiek tą przyrodę, a potem przekształca... Nie, to nie można go przekształcać. Że... Nie, no on dotyka i rośnie, rośnie, prawda? Tak. Przyroda, kwiatek rośnie. Kwiatek, jabłko, potem żywność. Kotek, led. No co, można tutaj się dopatrywać jakiejś inżynierii genetycznej. To też daleko idące porównanie, że człowiek walczy z tą przyrodą dla własnych potrzeb, a potem go to zżera. No ale to już... Wolna jak na ruchu amatorskim ma to zadziwiające miejsca, przepięknie sfabowane. I wydaje mi się, że ponieważ jest to niesamowicie pracochłonna technika w ruchu amatorskim, wyobraź sobie ten, taką prymitywną kamerą po klatce zrobić taki płynny, że wydaje mi się, że trzeba ten film puścić. I można mieć milion zastrzeżeń, że on nie ma filozofii, że on nie ma myśli, albo że jest to nieklarowna myśl, ale ponieważ jest prawie zawodowa, bym powiedział, animacja. No nie, znaczy, plastyka, prowadzenie... tego jest, plastyka tego jest bardzo zła. No tak, ale już sam ten tytuł z tymi oczyma, z tym, to, nie to użyję. To może na tym tytule poprzestajmy, co? Pokażmy tytuł. No nie, no przecież film jest króciutki, 2,5 minuty, no to takie grzechy. Ja jestem przeciw. Ja też przeciw. Ja przeciw. Ja jestem za. No dobrze. Pan? Znaczy ja faktycznie tak zastanawiam się, To i wrócimy do tematu. Na jeżeli będzie czas, bo czas, to się go... Dużo filmów... Ona nie, nie... Dobrze, teraz o tym gołym pokoju. Pyskowice ma trzy tytuły, jeden już myślę. Odpadł. Kilka tytułów, a tam jeszcze kilka tytułów. Jeszcze kilka ma dalej. Gołąbek pokoju. Jak w ogóle dwa gołąbki się zderzyły i z tego powstał jakiś wielki gołąb, który zjadł świat. Czy co gołąbek pokoju? Chleba naszego. Nie, myślę, że to było to inaczej. Po prostu ta dziewczynka wypuściła ptaszka, gołąbka, a ten... zderzył się z drugim gołąbkiem? Nie, nie, a ten kowboj z gwiazdką szeryfa... Tak. A ten kowboj z gwiazdką szeryfa wypuścił drugiego ptaszka. I te gołąbka też. Też gołąbka, i te ptaszki. Niektóry gołąbek. I te ptaszki. Wiadomo, który wygra. Ten żerłoczny orzeł zjadł cały gołąb. Który? Co? Czyj był ten? Ten wypuszczony przez szeryfa, ale przecież to jest... Panowie, to jest z punktu widzenia politycznego błąd, bo to nasz gołąbek wygra zawsze. No to wygrał właśnie. I co się zrobił orłem? Nasz gołąbek? I gołąbek musi się zrobić orłem. Nasz gołąbek pożar glob? No to ja nie wiem. To jest niemożliwe. Plastika, bo jak ten gołąbek przekształca się w orła, to ten orzeł, przepraszam, ma taki dosyć charakterystyczny kształt też. Tak. Co? Ten orzeł przekształcony. Potem ma taki charakterystyczny kształt po prostu podobny do orła amerykańskiego. Ja zwróciłem na co innego uwagę w tym filmie, tam jest sześcioletni, szósta klasa, przepraszam, szkoły podstawowej przypisana przy realizatorze. No to jest chyba to taki zabieg podpubliczny. Kokieteryjny, bo podejrzałem, że tam akurat ręce maczą ktoś dorosły. I instruktor. Jakiś instruktor. Ale mógł zapalić tego faceta, tego chłopaczka. I ktoś go... I tam pomaga. I oni brali udział na pewno w tym... W tym konkursie, który kon dużo. Tak, to jest ten morykował, wie, że tam jest cała rodzina i kilku. Aha. Jest to ten, tak. Przypisują sobie nazwę. No to jak faworyta. A jest więcej animacji, czy nie? Nie ma. Co? Nie ma więcej animacji w ogóle? Nie wiadomo. Znaczy to jest no, lepsze od tamtego, przynajmniej panie czytelne. Panowie, co to jest w dwóch blokach, tam 2,5 minuty, tu 3,15? Nie, ale dyskutujemy nie o czasie, o filmach. Tak, oczywiście, jasne, no, ale wydaje mi się, że na 6-latka to jest rewelacja. Nie, nie 6-latka, ma szansę. 13-latka. Aha, 13-latka. To jest też mimo wszystko, w filmie to jest. Jak tak? No jeżeli przyjmiemy to domniemanie, że to jest oczywiście dzieło dziecka. No, dzieło dziecka, jeżeli reżyser młody ma 40 lat. To wróżę mu horrory. No nic, w głosowaniu ja się przychylam za. Dobre. To jest tyle sekund. Puśćmy, to. Ja też bym zapuszczamy. A naszego. To jest ta animacja z... Alkoholowa. Tak, antyalkoholowa. Leżenie godło państwowego. No to jest plakat antyalkoholowy właśnie. To jest plakat antyalkoholowy, wydaje mi się bardzo, bardzo cennie wychwycony, że jednak alkoholizm może doprowadzić do katastrofy narodowej. I to wydaje mi się, że sprytnie to autor wziął w bardzo krótkiej formie, aczkolwiek ta ostatnia sentencja z rozbitą butelką po wódce jest już niepotrzebnym trendem. No taka dosłowna jest. No już się
obyłoby się, też byłoby dobra, może i lepiej. Jestem za tym, że ten film poszedł dalej. Też krótki, zwarty. Dobra, ilustracja pewnego tego pomysłu, pewnego przesłania. Przesłanie jest czytelne. Czytelne bardzo. Bardzo czytelne przesłanie. Jasno pokazane. Tak, jestem za. Za. Ale za, tak. Dobra, następny. Słowo testamentem czynu. To jest też animacja. Mówca i w tle maszyneria, która przestaje kręcić się, a on dalej gada. To też jest zagadanie. Taki, zagadanie. Też taki plakat, tak, skrót. Tak, plakat myślałem. W sumie w jednym ujęciu. Tak to się to można byłoby zrobić, może tak, że on gdy pracuje to wszystko, to mniej gada, a gdy przestaje pracować, a gdy więcej gada, jakby gadaniem załatwia tę produkcję. Może to bo, a to tak też jest czytelne. Chyba jest czytelne. Aczkolwiek nad tytułem się zastanawiałem, czy tytuł jest... To jest pretensjonalny. Tak. Słowo testamentem czynu... To jest niewątpliwie pretensjonalne. Tak, tak, ale... No i teraz... Na czasie, tak. Dwa następne filmy obozowe, na przekór kamieniom. No tu jest taki zabieg, którego ja nie lubię. To jest takie myślenie, jak wstrząsnąć widzem. Bierze się dziecko, bierze się obóz koncentracyjny, może coś z tego wyniknie. Tu z tego nic nie wynika. Chodzi dziecko, widać jakieś tam druty, widać krematoria. Za mało. Co by tu jeszcze? No w takim razie dają słuchowisko. Nowego księcia. Z tego też nic nie wynika. To jest absolutna równoległość, to się z niczym nie styka. Jest to zabieg, szukanie. To zabieg niemal hochsztaplerski. Jest to pewna nieetyczność. Używa się dzieła artystycznego kogoś innego, tego małego księcia, w ogóle o tym nie mówiąc. Tam jest ten polem Bryksi, ktoś tam jeszcze. I to jest ważną częścią tego filmu. O tym w ogóle nie ma mowy. Podpieranie się czyimś innym dziełem kogoś innego. Także ten mi się bardzo nie podoba, chociaż przyznaję mu wielkie walory plastyczne i operatorskie. Tam kilka zdjęć było znakomitych w tym filmie, kilka ujęć fantastycznych, przy czym to jest w sumie o małym księciu film, że jednak dzieciństwo się udało zachować, że uratowało się szczęśliwe dzieciństwo, o tym, prawda? I przegadany jest przez to, przez niektóre tam sekwencje ten film traci. Miejscami mi się tam gubiło. No i naprzeciw, chociaż ten tytuł też może jest jakiś uzasadniony w tym wszystkim. Chociaż jest to wartościowe. Czy można, ja bym zapolemizował Paweł Stoch. Dlaczego? Dlatego, że akurat pamiętam przy jakiejś imprezie była wycieczka do Oświęcimia i akurat wtedy, jak on robił tego chłopca z tą mamą, byłem na tej wycieczce. To trwało dosłownie półtorej do dwóch godzin. I on w moim odczuciu jest mistrzem umiejętnego wykorzystania tego czasu. Inni zdążyli zrobić zaledwie 10 zwykłych fotograficznych zdjęć. A on w tym pośpiechu zdążył zrobić takie wspaniałe 2 czy 3 portrety tego malca. I uważam, że to jest kunszt duży. Duży ten. I to oczywiście, ten zabieg, zgadzam się tutaj, Paweł, z tobą, że wziął z małego księcia tekst, który jakiś jest, to nie jest łączący się idealnie, ani nie jest kontrapunktem, ewentualnie oczywiście, ale budzi ten tekst pewne refleksje, pomimo że... Budzi, ale zabieg, co? To jest takie zestawienie czegoś, a może coś z tego wyniknie. Tak, ale ze względu na, moim zdaniem, na pośpiech realizacyjny, to on wydobył to maksimum, bo on to przedstawiał, pan Marian mi tu podpowiadał, przedstawiał to w zupełnie innej wersji. Nie? No ale teraz przez... Bez tego nic, nie było takiej... nic nie mówimy, po prostu jest tak. to, co widzimy w tej chwili, panie Stanisławie. No ale jestem zdania, że dla podbudowania amatorów, bo przeważa 90% amatorów niskiej klasy, niedoświadczonych realizacyjnie, formoła, tu widać, że to jest w jakimś sensie w ruchu amatorskim uniwersalny talent. On się zajmuje i malarstwem, i poezją. Na plus trzeba panu Franciszkowi Dzidzie zapisać, że podejmuje się bardzo trudnych tematów. Tak. To jest wyjątkowo trudne, gdy już można powiedzieć, wszystko zostało opisane na ten temat. Na ten temat.
On jednak doszukuje się jakichś nowych skojarzeń. I ta babka z tym dzieckiem to jest po prostu jego inicjatywa, bo przy wyjeżdżaniu na wycieczkę on już widocznie nosił się z zamiarem, że coś tam zrobił. A to są rzeczy też poza filmem. Jak nie, nie, ale moim zdaniem ten tytuł jest jednym z mocniejszych tytułów w ogóle całego pokazu. Jak panowie uważacie, wydaje mi się, że ten film powinien być pokazany. No ten film powinien być pokazany, ale to jest właśnie bardzo dobrze, że po prostu pan zwrócił uwagę na takie zabiegi trochę hochsztaplerskie z lekka, że to jest branie kilka elementów i żonglowanie nimi tylko. Ale dlaczego on jest cenny w połączeniu, szczególnie cenny w połączeniu z tym następnym tytułem, który jest realizacją wyłącznie VHS i on daje powody do dyskusji. Ale z tych filmów możemy tylko jeden wziąć, bo są zbyt podobne. Oczywiście. No tak, ale jedno jest zrobione na taśmie. A wiadomo, że dzisiaj taśma jest czymś bardzo drogim. Oceniamy konkretny produkt. Właśnie wartość się podwyższa tego pierwszego tytułu ze względu na tą łatwą realizację. Ten pierwszy, tak. Ten pierwszy jest zgodny. Oczywiście. To bardziej konsekwentny, oczywiście. Tak. Pomimo tego, że trzeba powiedzieć, że to, no powiedzmy, hochsztaplersko w cudzysłowie, to jest trochę pirotywne, ale to ma coś też. No bo to od razu może ten drugi film możemy omówić, bo ja tutaj wyczulony jestem na jedną rzecz w przypadku mówienia o Auschwitz-Birkenau i Oświęcimiu Brzezińce. Mianowicie obóz był Auschwitz-Birkenau, a nie obóz Oświęcimi. Prawda? Tak jak on dalej mówi, że jest Gross-Rosen, Nordhausen i tak dalej. Mauthausen, tak. To są te nazwy obozu. I obóz był Auschwitz-Birkenau, a nie obóz był Oświęcimi. My tymczasem niejako sankcjonujemy polską nazwę tego obozu. Tak, ale może... Jest to oczywiście już, ja tu się czepiam w szczegółów. To jest już tak wobec tego z Kopenhagi. No, ale to i Finasi tak samo mówią. Tak. Oni też to mówili. Przy czym tu przy okazji warto powiedzieć, że o historii obozu Auschwitz-Birkenau młodzież wie niewiele. Najnowsze badania wykazują, że ta wiedza jest naprawdę na bardzo żenująco niskim poziomie. Mimo, że to jest to dramat narodowy nasz. I wyłazi to w pytaniach tych rozmówców. Oni naprawdę nie wiedzą, o co pytać. Mają jedynego świadka, autentycznego. I o co go pytają? Jakiś stosunek Niemców był do pana. Nie potrafią, nic nie wiedzą, po prostu nie wiedzą, o co spytać. Słuchajcie, nie wiem, Paweł, czy odebrałeś, że to głucho nie ma, jest przewodnikiem? Tak, to ścianę śmierci. Tak. Dla mnie to ujęcie to jest coś kapitalnie wzruszającego. No jest, tak. A to w pierwszym filmie było. Tak. Natomiast w tym drugim to jest jakiś wampiryzm. To jest żerowanie na elementach tak ostatecznych wziętych z historii. No tak, ale jak się ma... Zabieg tak prosty, tam wykopiowania. Potem stawia się faceta, który ma mówić o tym. I on o tym mówi. I to jest tak cały zabieg. To wszystko, co zrobił realizator w tej sprawie. I ten film się mi bardzo nie podoba. Jest jeszcze gorszy od tego poprzedniego. Tu już jest poplątanie wszystkich wątków. Poza tym jest absolutnie niezmontowana warstwa dźwiękowa. No przecież bardzo prosty zabieg. Powycinać te wszystkie te głupie pytania. Temu facetowi. Ten facet, ten mężczyzna, który może mieć szacunek i wszystko, to jest złym medium do tego. To będzie ktoś inny. Ktoś tam zadaje. Nie wiem, nie wiadomo. Nie, to nie jest plany. Ja myślę, że ten drugi film można by sobie podarować. No koniecznie musimy, ze względu na to, że nawet część ujęć powtarza po prostu. Tak, popełniona na te same materiały. Słuchajcie, ja bym zapolemizował, czy można sobie darować, czy nie. Dlatego, że realizacji na dobrą sprawę, wideo realizacji nie mamy w całym kraju. Na przykład Łódź zrezygnowała z zrobienia konkursu. Mówimy o konkretnym dziele, ponieważ ja uważam go za, jak mówią pepicy, prukopnika. Prukopnik to jest ten, który idzie w czołówce, na czele, zupełnie, absolutnie na czele. Polskich amatorów, jeżeli chodzi o realizację wideo. Czy to jest dobre, czy nie, to inna sprawa. I jak dalece jest to opanowane mistrzowsko. Ale faktem jest, że on uwzględnił niektóre moje rady i robi już nie tyle ogólniaków, co dawniej. Po prostu. Tego faceta jedynie, że źle sfotografował, że go sfotografował w pogodzie. Amator polski ma za mało czasu na realizację. Przyjedzie i musi robić w każdej pogodzie.
On jest zrobiony w niedobrej pogodzie, a jeżeli to powinien być kontrze ustawiony. Ten, który opowiada z tym uśmiechem na twarzy. Zresztą no, to uśmiech przy takiej sprawie. Co? Uśmiech przy takiej sprawie. No. Kochany, ale ponieważ nie mam, jak mówię, no nie mam w naszym kraju tych wideorealizacji, jest tego, jak kot napłakał. Ja bardzo bym osobiście głosował i celował, żeby amatorom w kraju co najwięcej pokazywać, bo media w tej chwili się tak komplikują, że normalne filmowanie bywa coraz bardziej ekskluzywne i drogie. A ponieważ ludzie czy domy kultury, które mają wideokamerę i mają pomysł, przeważnie to idzie na złe i bardzo tandetne rejestracje. A tutaj jest przynajmniej jakaś próba, no mniej lub bardziej może ci się nie podobać, zgadzam się. Ale uważam go za, oprócz filmowca amatora, z pewnym polotem fantazyjnym, może to się łączy trochę pejoratywnie z Hofstadplatzem, ale on jest autentycznie malarzem, nie najgorszym podobno, słyszę. Tu widać to. I co? Tu widać tu. Tak. To światło, to wykorzystanie światła. Jestem absolutnie za tym. Dobrze, to głosujemy nad pierwszym filmem teraz? Nad pierwszym filmem głosujemy teraz, dobrze? Pierwszy idzie. Tak. Ja uważam, tak? Że pierwszy też, dobra. Ten na przeciwko. A drugi? Jestem przeciwko. Przeciw. Ja jestem za, że jestem przeciwko. Ale co, przegrywa? Tak, tak. No to jak to pan mnie nie popiera? Nie, nawet gdyby. Panowie, no kurczę, to jest. Wrócimy. Pokażcie nam drugiego amatora, który realizuje na wideo, powiedzmy, ale mówimy, jakąś. Dobrze, ale mówimy o to rzeczy, mówimy o filmie, o dziele jego. Na końcu, no, na końcu. O jego dziele i uważam, to że dziele mówimy. Tutaj przeszło dziesiątki, no trudno powiedzieć dziesiątki, ale kilka pozycji, no które się nie umywają do tego. Do tego właśnie co. Wrócimy na końcu jeszcze raz. Wrócimy jeszcze raz. Jestem przy. No dobra, ja się poczuję na razie, wrócimy. Z wielkim trudem i bólem bym powiedział. To wszystko. Że się następny. Tak.